Gdybym miał wskazać drugie najbardziej popularne pytanie na moich live streamach, zapewne byłoby to, jak nagrywam Nintendo Switch, i w dzisiejszym materiale pokażę wam, czego używam, by właśnie nagrywać odcinki i gry z Nintendo Switch. Zapraszam! Muszę wam powiedzieć, że nagrywać Nintendo Switch nie jest trudno. Tak naprawdę potrzebujemy oczywiście samej konsoli, stacji dokującej, no i tego, czego nie widać, czyli nagrywarki. W moim przypadku jest to Elgato HD60 Pro, ale równie dobrze może być konkurencyjna firma, czyli Avermedia, którą pewnie większość z was zna. Ja wybrałem Elgato HD60 Pro ze względu na to, że jest to nagrywarka na PCI, czyli możecie ją ukryć wewnątrz komputera. Ona pasuje tylko właśnie do komputerów stacjonarnych, więc dla mnie było to idealne rozwiązanie. Dodatkowo wtedy oferowało najlepszą jakość, czyli Full HD z 60 klatkami, i właśnie w taką nagrywarkę fajniej byłoby się wyposażyć. Z tego co pamiętam, konkurencyjny model to chyba jest Avermedia GC550, która jest na USB 3.0, no ale wtedy możecie wykorzystać ją nawet w laptopie. No i jeżeli macie już swoją nagrywarkę, ja tutaj powiem na przykładzie Elgato HD60 Pro, ponieważ Avermedia nie posiadam, to droga do nagrywania jest już z tego punktu mega prosta, ponieważ z doku musicie podłączyć jeden przewód do HDMI in, a drugi przewód z HDMI out z nagrywarki do monitora, tak byście mieli podgląd na to, co się dzieje, bez opóźnień. No i jeżeli macie już wszystko podłączone, to ja polecam na komputerze skorzystać z oprogramowania OBS. Ja korzystam z OBS Studio zawsze, jeszcze nigdy mnie nie zawiodło, więc tego programu polecam. No i prawdopodobnie teraz zobaczycie sobie obraz z tej kamerki. No i ja muszę tutaj tak naprawdę dodać, chociaż klikniemy sobie przechwytywanie obrazu, byście widzieli tutaj OBS. Ja tutaj akurat grałem w, jak widzicie, Mario Karty, no ale tak naprawdę musicie sobie tutaj dodać urządzenie do przechwytywania wideo i tutaj wpisać sobie przykładowo u mnie Elgato. I tutaj, jak widzicie, prawdopodobnie widzicie to, mam nadzieję, że to widzicie, chociaż Elgato... Aha, Elgato się załączyło, więc tego nie widzicie, ale macie teraz to okienko. No i tutaj po prostu klikacie sobie, że chcecie Game Capture HD, bo w moim wypadku to jest właśnie Elgato HD60 Pro, no to jest, tak ono się zwie. I ono, jak widzicie, pokazało się tutaj. Jeżeli ja to kliknę, no to zniknie mi praktycznie cały obraz, no bo mamy właśnie teraz grę przechwytywaną, w tym wypadku Mario Karty. No i znosimy sobie to jakby źródło obrazu na sam dół, ponieważ ja chcę mieć tu go, żeby mieć swoją kamerkę, jak widzicie. No i tak naprawdę to tyle w procesie nagrywania. Jeżeli chodzi o jakieś ustawienia, to możemy jeszcze wyłączyć sobie ustawienia i możemy sobie popatrzeć, jakie ja mam ustawienia, więc wyjście tak naprawdę mam tutaj ustawione na 6000 bitrate'u, bo to jest do streamowania ogółem ustawienie. No to wydaje mi się, że 6000 jest naprawdę spoko opcją. Tutaj mam NF, ENC. Jest to wtedy nagrywanie kartą graficzną. Dodatkowo tutaj mam, jak widzicie, w nagrywaniu ustawiony wysoka jakość, średni rozmiar pliku, MP4, encoder sprzętowy NVNC. No i to chyba tyle tak naprawdę. Wydaje mi się, że moja jakość nagrywania materiałów jest spoko, więc chyba to tyle. Chyba to tyle w tym materiale. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście możecie je zadawać. Pamiętajcie o tym. Ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Mam nadzieję, że materiał był dosyć dobry. Więc na razie!